Usuwanie azbestu w postaci różnych wyrobów, przede wszystkim budowlanych, które go zawierają, to działania wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej o bezpiecznym usuwaniu tego materiału. Właściwe, realizowane przez wyspecjalizowane firmy, usuwanie go ma zapobiegać chorobom, które może wywoływać ta rakotwórcza substancja. Od wielu już lat trwa akcja usuwania wszelkiego rodzaju wyrobów zawierających azbest. Są to różne płyty, daszki na ogrodach działkowych. Mieszkańcy corocznie składają, zarówno mieszkańcy ci, którzy mieszkają w domach, jak i dzierżawcy w ogrodach działkowych, składają wnioski i na tej podstawie następnie decydujemy o usunięciu kolejnych partii związanych z tym niebezpiecznym dla zdrowia materiałem, jakim jest azbest, najczęściej w eternicie. Również w tym roku w Bolesławcu będzie prowadzona akcja usuwania wyrobów azbestowych. Mieszkańcy miasta, którzy chcieliby ich się pozbyć, muszą złożyć wniosek w tej sprawie w biurze obsługi interesanta w ratuszu. Każdy kolejny rok to dziesiątki ton takich wyrobów. Tak było i w 2022 roku. Usunęliśmy 30 ton, kolejne 30 ton azbestu. Zrobiła to wyspecjalizowana firma, więc mamy o tyle tego zagrożenia mniej. Zapraszam mieszkańców do składania kolejnych wniosków, bo na pewno w następnych latach będziemy usuwać być może nawet większe ilości azbestu. Trzeba przy tym mieć świadomość, że na przykład usunięcie wyrobów azbestowych z dachu jest bezpłatne, ale to już jego właściciel musi zadbać o nowe jego pokrycie. Osoby, które chciałyby przystąpić w tym roku do tego programu, a potrzebują więcej informacji na ten temat, mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 75 645 65 04 lub mailowo pod adresem azbest@um.bolesławiec.pl.